Witamy serdecznie wszystkich widzów. I zapraszamy na dzisiejszy mecz. Tu Dariusz Szpakowski, obok mnie i Jacek Laskowski. Razem będziemy komentowali dla Państwa spotkanie, na które wielu czekało, a od którego rozpoczęcia dzielą nas już tylko minuty. Ekipa Vipers zagra z United. Wspaniale, Darku, że mamy okazję oglądać to spotkanie. Szykujmy się na walkę, piłkarskie fajerwerki i duże emocje. Antoine Griezmann. Będzie sam na sam z bramkarzem. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. No, gdyby to wpadło, mielibyśmy piękne otwarcie wyniku. Nie. Ależ minął obrońcy. Nkunku! Nie ma gola. I będziemy mieli rzut rożny. Zastrzyk nowych sił dla drużyny. Dwóch graczy rezerwowych na boisku. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Ndombele. Ma dobrą okazję do strzału. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Dzisiaj po raz pierwszy wyjdzie na murawę w nowych barwach i wszyscy jesteśmy ciekawi, co pokaże w tym debiucie. Czy to on okazuje się brakujący? Jest szansa na groźną akcję. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Griezmann ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Zagrywa do tyłu. Mamy bramkę! Wyrównanie! A jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Zespół United stracił piłkę. Za linię obrony bardzo sprytnie. Griezmann! No i jeszcze jeden gol, ależ dają koncert, proszę Państwa. Dwa gole w kilka minut, zasłużone, bezapelacyjnie zasłużone prowadzenie. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Haaland. To może być wyrównanie. Rozstrzygnięcia jest nadal otwarta.
Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Robert Lewandowski. Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Jest 3-2, a to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami zaciekłej walki. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Może spróbować szczęścia. No nie, no szkoda tej straconej szansy. Wydawało się, że atakujący zawodnik nie będzie miał żadnego problemu, a tutaj proszę. No a jednak póki piłka nie wpadnie do siatki, nie można niczego przesądzać. Zaskakująco łatwy do obrony strzał. Ach, teraz znakomity przechwyt. Dobry, wysoko postawiony pressing. I przejmuje piłkę bez faulu. Ależ przeczytał to jak profesor. Naciska ekipa Vipers. Bramka coraz bliżej. Mamy rzut wolny. Ależ pech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Jest szansa na kontratak. Lewandowski. Tolisso. Tolisso! Udanie broni, piłka cały czas w grze. Rozprawili miły prezent rywalowi, strzelając gola samobójczego. Zespół Vipers traci piłkę. Odgrywa do partnera. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Antoine Griezmann. Mierzone prostopadłe podanie. Lionel Messi jednak na spalonym. Ben Yedder. Soumaoro. Obrońca dobrze to przerywa. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazję. Griezmann. Bez piłki, Vipers. Ładnie przechwycił piłkę. Próba ataku ze strony United. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Robert Lewandowski ma miejsce na skrzydle. Antoine Griezmann. Teraz Lionel Messi. Przerzucił nad poprzeczką. Będziemy mieli rzut rożny. Krótkie rozegranie. Celnie wycofują piłkę. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Messi oddał piłkę rywalowi. Sporo bramek do przerwy. Rezultat 4-2. Świetna postawa w dzisiejszym meczu. W zasadzie nie ma sobie równych. Zdecydowanie nie można mu odmówić ciągu na bramkę. Jak widać teraz na pokazanej przez realizatora grafice, jest dziś bardzo aktywny z przodu, a także, co chyba nawet ważniejsze, skuteczny.
Rusza drugie 45 minut gry. Gracze United będą gonić rywali. Dobrze, Lewandowski. Takim strzałem raczej go nie zaskoczył. Ndombele. Słyszymy buczenie i gwizdy niezadowolonych z decyzji sędziego Kip. Lewandowski! I bramkarz oddala zagrożenie. Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Dobra interwencja obrony. Są nienasyceni, dobrze już znają drogę do bramki przeciwnika i co chwila stwarzają zagrożenie. Trudny mecz dla obrońcy. Piłkarze United wychodzą z atakiem. Ależ wszechwyt, pięknie. To może być bramka kontaktowa. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Będzie okazja do kontrataku. Jeszcze wspomina... Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Niewiele brakowało. Rywali uratowała poprzeczka. Sumaoro. Lewandowski. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Uff, co za interwencja. No, świetne dośrodkowanie, ale bramkarz nie daje szans napastnikowi. Ndombele. I odgrywa to z powrotem. I strata piłki. Zespół United próbuje skonstruować akcję. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Antoine Griezmann. Odzyskanie piłki przez United. Ndombele. Ben Yedder. Dobrze, wygrał to starcie. Wciąż Robert Lewandowski. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Teraz krótko z różnego do kolegi. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Próba pressingu, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zespół United stracił piłkę. Sumaoro. Szansa na oddanie strzału. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Jak widać, ustawienie w obronie... Jest szansa na groźną akcję. Uniesiona chorągiewka, spalony.
Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Może teraz jest okazja. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. Znowu celne podanie tego zawodnika. No i strata piłki. Może coś z tego będzie. Piłka ląduje w bramce. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych, a Mbappé pod cinką posłał piłkę nad bramkarzem, który w tej chwili pożałował tego wyjścia z linii bramkowej. Ponownie celnie podaje. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Analiza przedmeczowa w żadnym razie nie przygotowała nas na to, co dzieje się obecnie na murach. I to absolutnie potwierdza znane Państwu powiedzenie, że w futbolu wszystko może się zdarzyć. Zespół traci piłkę. Czyhali na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. No to będzie stuprocentowa szansa. Fantastycznie broni bramkarz. W takiej sytuacji naprawdę wymagało to wielkiego kunsztu. Brawo! Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Ależ ich przychytrzył, znakomita okazja. Wyjście z bramki zawsze wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem, ale opłaciło się, zażegnał zagrożenie. Z rogu w pole karne. Piłka poza linią końcową, będzie wznowienie od bramki. Bez piłki Vipers. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Świetny przegląd pola. Myślę, że w końcówce nie powinno być żadnych niespodzianek. Przewaga jest bruzgocąca. Ależ fatalne pudło. Zupełnie nie rozumiem, po co strzelał z tak daleka. I piłkę przejmują rywale. Lewandowski za plecy obrońców. Piłka mija obronę. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Stracili teraz piłkę. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Ma dobrą okazję do strzału. Lewandowski. Stracili piłkę. Ndombele. Haaland. Koniec spotkania. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Wspaniale.